Sezon łódzkiej amatorskiej ligi siatkówki nabiera coraz szybszego tempa. Dzisiaj zespoły rozegrały trzecią serię spotkań i po raz trzeci swoje mecze wygrały drużyny TKKF-u Dzikusy, które otwierają tabelę ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Tak, na razie Dzikusy tutaj pokazują swoją siłę. Moim zdaniem nawet zaskakująco dobrze wypadają, no ale właśnie na tym polega atrakcyjność tej ligi. Łódzka amatorska liga siatkówki zrzesza blisko 500 zawodników, wśród których nie brakuje byłych graczy WIFAMY. Właśnie przypada 31. rocznica powstania klubu, którą byli i obecni zawodnicy, działacze i trenerzy chcą świętować w szczególny sposób. Z takim fajnym przymrużeniem oka, 30+1 to bardzo fajnie brzmi, prawda? No cóż, powiem, skorzystając oczywiście z uprzejmości tutaj kamery, to i siatkarze wszystkich roczników WIFAMY, łączcie się, odzywajcie się do mnie, robimy naprawdę fajną imprezę. Impreza z okazji jubileuszu łódzkiej WIFAMY odbędzie się 11 listopada w hali przy ulicy Niciarnianej, a patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła telewizja Toja.